Znowu znalazłem się w wyjątkowych warunkach. Pierwszy raz dane mi było zderzyć się z tak zwanymi kryminalistami. Siedziałem bodajże w czteroosobowej celi. Tu już warunki były no, autentycznie więzienne, siermiężne, ponuro, stale, sienniki, blaszane, czy tam powiedzmy jakieś aluminiowe naczynia, a więc tutaj bardacha i tak dalej. Mimo, że tego liznąłem też w Pentagonie, ale Pentagon był w miarę nowy, te warunki wizualne już jakby były zupełnie inne. I przyznać muszę, że no, doznałem pewnego szoku pozytywnym przyjęciem ze strony kolegów kryminalistów. Tam między sobą było iskrzenie. W mojej celi był również gość, który miał wyrok bodajże ponad 20 lat, chyba za morderstwo. No i jego stosunek do mnie był no, wspaniały. No, to był ostatnie dni, powiedzmy, kwietnia. Odbywały się przesłuchiwania, które zakończyły się rozprawą przed sądem garnizonowym wrocławskim. Rzecz oczywiście działa się w Katowicach. No i prokuratorem był mój sąsiad, nomen omen, sąsiad z Tarnowskich Gór, porucznik Marczewski, chyba Wacław Marczewski, który miał się jeszcze do niedawna całkiem nieźle, a potem sobie przypisywał po 1982 roku wielce pozytywne karty. Chyba Marczewski się nazywał. I tenże prokurator już na ostatnim etapie rozprawy no, zdecydował i zażądał 8 lat czynnego wyroku dla mnie. A więc przyznam, że nogi mi się ugięły. Te parę chwil to było arcydramatyczne. Na szczęście po naradzie sądu wyrok zapadł 2 lata w zawieszeniu na 5. I proszę sobie wyobrazić, to było bodajże 20 maja. Przywieziono mnie po tej rozprawie na Mikołowską. Znalazłem się w celi i chyba ponad tydzień siedziałem nadal. Siedziałem nadal, tak jakby, przyznam, że w tej chwili dokładnie nie pamiętam, co się działo, czy byłem nadal przesłuchiwany. Być może, że byłem przesłuchiwany. W każdym bądź razie w ostatnich dniach, albo nie, w ostatnich dniach maja, chyba 29 maja, jak się nie mylę, no, otrzymałem polecenie, pakuj się, wychodzisz na wolność. Jak zapewne wiemy, ostatni odcinek przed tak zwaną wolnością to taki obszar między jedną a drugą bramą. Prawda? To taki budynek zabudowany, to już tylko tam klawisze, prawda, potwierdzają, kwitują, oddają resztę rzeczy. W każdym razie zapamiętałem ciemność, a na zewnątrz, prawda, to była końcówka, chyba 29 maja, czy jakoś tak. I pamiętam tylko z jakimiś dwoma tobołkami wychodzę, przekraczam ten próg, brama się za mną zatrzaskuje, jestem oślepiony intensywnym słońcem i słyszę tylko pisk opon, widzę przed sobą tyłem zatrzymującą się Wołgę, potężną Wołgę, dwóch esbeków wyskakujących, wrzuca mnie, ja byłem całkowicie zaskoczony, nie spodziewałem się czegoś takiego, wrzuca mnie do tej Wołgi i z piskiem opon startują. Esbek kierowca, po prawej esbek, ja na tylnym środku i dwóch esbeków po bokach.
Słyszałem tylko krzyk przyjaciół i rodziny nadbiegającej z znajdującego się obok budyneczku, gdzie czekali na mnie. No i tak byłem przez kilka godzin wożony. Przyznam, że wtedy przez ten czas no myślałem, że to już koniec. SBC po prostu informowali mnie o tym, że teraz, prawda, podjedziemy sobie do lasu i tam rozprawią się ze mną. Rodzina być może po jakimś czasie mnie znajdzie, a raczej nie, i oczekują po prostu na informacje z mojej strony, z kim współpracowałem, w jakim zakresie kto się udzielał i tak dalej. Oczywiście, tak jak przez całe śledztwo, nikogo nie sypnąłem, tak i tutaj, jakby to już to był moment taki, że było mi wszystko jedno. No i po takim molestowaniu w tym samochodzie kilkugodzinnym widocznie stwierdzili, że ta presja, nie byłem bity, to przyznaję, ale ta presja tego czterogłosu, prawda, tych krzyków, tej agresji słownej, zamachów, prawda, ale mówię, nie otrzymałem żadnego ciosu wtedy. To muszę zgodnie z prawdą przyznać. Po tym dłuższym czasie, to było tak powiem, kilka godzin, już stwierdziłem, róbcie co chcecie, ja nie sypnę nikogo i koniec. Taka była konkluzja. Po tych paru godzinach wylądowałem znowu na Pentagonie, gdzie po dwóch dniach wyszedłem i chyba też tam byłem przesłuchiwany i też doszło do takiego pewnego incydentu, o czym może kiedyś jeszcze sobie opowiemy. W każdym razie tam chyba 48 godzin próbowali mnie jeszcze rozmiękczać. To też efektu nie przyniosło, a zatem owe przepisy prawa komunistycznego chyba dalej większych możliwości im nie dali. Czyli chyba albo 31, albo jakoś tam 1 czerwca wyszedłem i wróciłem do domu. To był czerwiec, no i bardzo szybko. Oczywiście musiałem się pojawiać dość często na komendzie. Takie były zalecenia wynikające z tych dokumentów, które otrzymaliśmy. No i to był czerwiec. No, błyskawicznie skontaktowałem się z kolegami, z których już wielu się wycofało z działalności, już nie było tego potencjału. Wtedy też dowiedziałem się, że właśnie w lutym została kolejna grupa kilku kolegów z statkiem ostropolskim między innymi, który również był tam, właśnie był w naszej grupie, że tak powiem, właśnie z mieszkania na Sobieskiego u państwa Stefańskich. On był zwinięty i paru innych kolegów z Faserów. To była grupa, która tam z nami wcześniej jakoś tam była związana, ale potem jak usamodzielniła się i no, została rozpracowana, aresztowana i skazana. Wtedy chyba największy wyrok otrzymał Kazimierz Zachnik. On chyba jeden z tej grupy, który też był pracownikiem Faseru.